Zna pani może mojego Pawła? Nie. A Samantha? Nie, a kto to jest? A to już nieważne. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie rozumiem całej tej sytuacji. Ja robię tylko to, co mi każe moja wnuczka. SMS od Pawła. Proszę, oddaj pani Bożenie pieniądze i auto. Nie jedzie z dzieckiem w to miejsce. Wysłał mapę. Pomóż jej ogarnąć nawigację w telefonie. Wiem, że proszę o wiele, później ci wszystko wyjaśnię i wynagrodzę. Kocham cię, Paweł. To jest przecież jakieś wariactwo. Oddawać pieniądze na wasze wesele jakimś obcym ludziom? I jeszcze samochód, do którego my się dołożyliśmy. Pokaż tego SMS-a. Jak to niech jedzie? Ja nie rozumiem. Ja myślałam, że pani mnie macie zawieźć tam w to miejsce. Przecież ja od kilku lat nie jeździłam samochodem, a z nawigacją w ogóle nigdy. Widzisz? Pani też się ten pomysł nie podoba. Ale Paweł mówił, żeby mu zaufać. Ale ty jesteś naiwna. Przecież ktoś się może pod niego podszywać. Myślę, że zaczekamy. Paweł na pewno zadzwoni. Mamy czas. Przepraszam bardzo. Tak? Czy to jest Pawełek z mamą? Tak, tak. A jeżeli chodzi o tą podróż, to ja się nie czuję na siłach. Może jednak poczekajmy? Wie pani co? Po zastanowieniu, to ja tę panią zawiozę. Co? Dobrze. Co to za zmiana? Jeśli syn mój o coś prosi, to ma swoje powody. Rozpoznałam mamę tego chłopca. To Laura, dawna dziewczyna Pawła. Może się odnaleźli i planują wspólną przyszłość? Tylko nie rozumiem, po co ta konspiracja? Ale to właściwie nie jest ważne. Najważniejsze to, czy ten chłopiec to mój wnuk.